Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Horbaczek. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Spotykamy się dzisiaj w Urzędzie Miasta Przeworska w związku z oszczerstwami, które zostały przedstawione w ostatnich tygodniach na rzecz naszej grupy Przeworscy Patrioci. Podczas kwesty Fundacji Niezłomnie, ogólnopolskiej kwesty na ekshumację, identyfikację żołnierzy wyklętych, członkowie, wolontariusze mojej grupy, jak można powiedzieć moje dzieci, zostały oczerniane od faszystów, od wyłudzaczy pieniędzy. Ja osobiście jestem tak zwanym przeworskim Hitlerem, czyli nigdy się tym człowiekiem nie uznaję. Dlaczego spotykamy się tutaj w takim, można powiedzieć, młodzieżowym gronie i też dziękuję Państwu za przybycie tam w drugiej stronie, która tam znajduje się. Może nie jest tak dużo, jak byśmy chcieli osób, ale myślę, że tutaj dzięki pomocy chłopakom z Club Studio, dzięki Wam, którzy przybyliście, oświadczenie moje dotyczące sytuacji, która miała miejsce w maju ubiegłego roku, a sytuacji, która wiąże się z naszymi dzisiejszymi problemami, nakreślicie po dzisiejszym spotkaniu i będzie to szansa na to, żeby to wszystko odkłamać i powiedzieć prawdę w oczy, kto jest zbrodniarzem, a kto nie jest nim. Wiem, że to są takie słowa dość mocne, ale prezentując barwy czerwono-czarne bandery, jest... O tym za chwilę opowiem. Z wspólniczego totalitarnego systemu, który pochłonął tysiące Polaków niewinnie zamieszkałych tutaj na naszych Kresach Wschodnich. Ja o tym wszystkim powiem, przez kogo i dlaczego zostało to publikowane. I od razu powiem tak, że w tamtym roku ta sytuacja, która miała miejsce, dość mocno zabolała mnie i zabolała wiele osób, które przeżyły Wołyń. Tą rzeź wołyńską przeżyły to całą sytuację spowodowaną przez nazistów ukraińskich i skierowała się do mnie z prośbą, żebyśmy o tym poinformowali, żeby ta flaga banderowska w końcu zniknęła. No niestety ta pani, o której zaraz opowiemy, schowała tą flagę, jednak o całej sytuacji myślę, że oświadczenie moje nakreśli doskonale Państwu całą sytuację, także przebieg informacji, które teraz napływają z każdym dniem do mnie i do członków grupy, do ich rodziców, oczerniając nas za złych ludzi. Oświadczenie profesora grupy Przeworscy Patrioci Michała Horbaczka dotyczące szkolenia Narodowej Patriotycznej Organizacji oraz publikowania haseł nazistowskich przez pracownika Fundacji Wzrastanie warsztatów terapii zajęciowej w Przeworsku panią Mają Mazę-Kraszanowską. Jako prezes grupy Przeworscy Patrioci pragnę odnieść się do sytuacji, która miała miejsce w maju 2015 roku. Z myślą wzajemnej pracy na tle społecznym, a także nadzieją na poprawę osobistej jednej z mieszkanek Przeworska, nie podjąłem działań mających opisać haniebne propagowanie haseł nazistowskich poprzez publikacje w samochodzie o numerach rejestracyjnych RPZ-41NP proporczyka w barwach frakcji banderowskiej OUN-UPA. Od razu powiem Wam, jestem w takim gronie naszej, można powiedzieć, rodziny, także to jest ten samochód, to są zdjęcia opublikowane od członków grupy Przeworscy Patrioci, a także od mieszkańców miasta Przeworska, gdzie ich babcie przeżyły wojnę, uciekają przed banderą. Proporczyk oraz samochód należy do pracownika społecznego, kandydatki politycznej partii Nowoczesna Polska, a pani Kraszanowski to jest zdjęcie, niestety nie mam plakatu tego, bo gdzieś tam się zagubił w domu. Ze startu w wyborach z partii Nowoczesna, to jest zdjęcie podczas startowania do Rady Miasta Przeworska. W maju 2015 roku otrzymałem kilkukrotnie informacje od mieszkańców Przeworska o samochodzie stojącym przy sklepie Ujana na ulicy Gorliczyńskiej, w którym widnieje proporczyk organizacji nazistowskiej. Do mojej osoby z informacją o haniebnym symbolu skierowało się wielu mieszkańców, młodzi ludzie, z którymi współpracuję, a także starsi mieszkańcy, którzy z niepokojem widzieli pierwsze oznaki nazistowskie na przeworskiej ziemi. Jako osoba zaangażowana w działalność historyczną i kresową, wielokrotnie przypominam mieszkańcom o skutkach rzezi wołyńskiej, ludobójstwie, które pochłonęło setki tysięcy Polaków, bestialsko mordowane przez ukraińskich nacjonalistów. W związku z czym, dowiadując się o sytuacji, która dręczy mieszkańców, nie mogę zostać obojętny. Dlatego postanowiłem wraz z członkami grupy Przeworscy Patrioci odwiedzić panią Mają oraz jej męża, Ukraińca mieszkającego w Przeworsku, pana Stepana Kraszanowskiego. Słoneczny, ciepły wieczór w maju 15 roku wraz z dwoma członkami grupy Przeworscy Patrioci wybraliśmy się do pani Kraszanowskiej, aby poprosić ją o zaprzestanie publikacji treści nazistowskiej. Przekazaliśmy informację, że nie pragniemy zgłaszać sprawy na policję, a doskonale zdajemy sobie sprawę, że mieszkamy w małym mieście, gdzie większość mieszkańców wzajemnie siebie rozpoznaje,
a następnie pani Maja prowadzi funkcję publiczną, w związku z czym rozmowy prawne, wzywanie do sądu, nakazy od policji czy publikacje w sieci nie okazywałyby jej w pozytywnym świetle. Jako prezes grupy odniosłem się do postaci zbrodniarza Stepana Bandery, który mordował Polaków. Niestety. Pani Kryszanowska w związku z zaskoczeniem rozpoczęła wobec nas szereg kłamliwych i skrupulatnych akcji, m.in. wezwanie policji za, w cudzysłowie, nachodzenie na posesję, wezwała swojego męża, pochodzenia ukraińskiego, który bezczelnie i bardzo chamsko odzywał się od członków grupy, wyzywał nas od faszystów, bandytów czy chamów mających czelność chodzić na jego posesję. Niestety, dla nas najbardziej ciekawą i jednocześnie przykrą sytuacją było, gdy pan Stepan opowiadał historię tak zwanej Nowej Ukrainy. O tym, że Stepan, tym razem ten Bandera, nie mordował Polaków, a że akcja Wisła to właśnie podczas jej my spowodowaliśmy śmierć tysiąca Ukraińców oraz hasła niszczące dobre imię żołnierzy wyklętych m.in. Narodowych Sił Zbrojnych. Pani Maja w czasie 15-minutowej rozmowy zachęcała swoje dzieci do płaczu, aby skierować swoją niechęć wobec nas i mówiąc, że wystraszyliśmy jej dzieci. W końcowym przekazie pan Stepan był nas bardzo natarczywy, a jego przykre hasła były z pewnością spowodowane chęcią prowokacji na czyny fizyczne. Opuszczając dom państwa Krzyżanowskich, przekazaliśmy, że banderowska flaga jest jednym z symboli systemu totalitarnego, a propagowanie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Czytając artykuł 256, propagowanie faszyzmu lub totalitaryzmu, możemy otrzymać wiadomości następujące. Przeczytam artykuł. Kto publikuje, propaguje faszystowski lub totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaczowość podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega ten, kto w celu rozpowszechnienia produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje czy przewozi lub przesyła na druk, nagranie lub inny przedmiot zawierającą treść określoną w punkcie pierwszym, albo będącą nośnikiem symboli faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zbrodniczego określonego w punkcie drugim, jeżeli dopuścił się czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej. W razie skazania za przestępstwo określone w drugim punkcie sąd orzeka poprzepadek przedmiotów, o którym mowa w przypadku drugim, chociażby nie stanowi własności sprawcy. To jest artykuł. Pani Maja opowiadała nam, że w późniejszych rozmowach, że to jest proporczyk kolekcjonerski. Proszę jednak wybaczyć, jak prezentacja tego proporczyku kilka tygodni w aucie, to nie jest postać, można powiedzieć, kolekcjonerska albo artystyczna. Widząc propagowanie symboli banderowskiej bandy UPA, jesteśmy pewni, że wyżej wymieniony proporczyk nie jest oznaką działalności artystycznej czy kolekcjonerskiej. Gdyż uważam, że inteligentny człowiek, zakupując pamiątki z wizyt różnych turystycznych miastach, powinien znać jego symbolikę i znaczenie. Przygotowana kopia dotycząca wydarzeń została opublikowana na forach grup kresowych oraz narodowych. Jednak z powodów tak zwanej mojej osobistej nadziei na poprawę stosunków postanowiłem, że główne polskie portale kresowe oraz prasa narodowa tym razem nie będą publikować wyżej wymienionej sytuacji z panią Mają, a ona sama zrozumie swój błąd i zmieni stosunek do naszych czynów. Niestety, od czerwca 15 roku aż do dnia teraźniejszego w Przeworsku rozpoczęła się tak zwana gra nienawiści, którą przygotowuje skropanie pani Maja Kryszanowska poprzez fałszywe składanie informacji osobom starszym, rodzinie i przyjaciołom. Zakłamaną historię przekazała już na spotkaniu z panem Czesławem Golbą, a także władze miasta oraz osobom zaangażowanym w ośrodkach oświaty i kultury przeworskiej. Przepraszam. Pragnę przypomnieć, że w majowej wizycie nasze czyny były jedynie informujące. Nie używaliśmy haseł wulgarnych, nie nakłanialiśmy do nienawiści, nie zniszczyliśmy żadnego mienia osobistego państwa Kryszanowskich, a wizyta była zorganizowana przez trzech członków grupy, w tym moją osobą. Nie wchodziliśmy, w cudzysłowie, kosami w kominiarkach, jak haniebnie oczerniają nas mieszkańcy i nie dlatego, że pani Maja pragnęła bezpodstawnej zemsty. W naszym spotkaniu prosiliśmy o schowanie proporczyka i niepublikowanie jego mieszkańcom miasta, ale jak tłumaczą nam mieszkańcy, którzy otrzymali fałszywe informacje, pragnęliśmy zniszczyć dom i samochód. W listopadzie bieżącego roku pani Maja zdecydowała w wyborach z partii Nowoczesna Polska. Wierzę, że jeżeli osoba jako osoba młoda, jednocześnie ambitna, mógłbym zachować się również haniebnie i opisać wszystkie sytuacje, które z pewnością zniszczyłyby słupki wyborcze partii Nowoczesna. A panią Maja pogrożałoby za nazistowskie hasła i fałszywe oszczerstwa. Nie rozrobiliśmy tego dlaczego. Osobiście, jak i z całą grupą Przeworscy Patrioci, uczymy sobie wzajemnego szacunku. Uczymy bycia jednością, wspólnotą. Chcemy żyć z mieszkańcami w zgodzie, uczyć patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Jednakże ciągła prowokacja,
niszczenie naszych plakatów, nawoływanie mieszkańców do przejawiania niechęci do naszej grupy, a także opisywanie fałszywych pism na moją osobę, między innymi do pana Tomasza Kojdra, przewodniczącego Rady Miasta Przeworska, spowodowały, że czas pokoju z Panosiewską zakończył. Z tego miejsca żądam od pani Krzyżanowskiej oficjalnych przeprosin do telewizji i prasy, mojej osoby oraz grupy Przeworscy Patrioci, a także zaprzestanie opisywania kłamliwych oszczerstw w naszym kierunku. Grupa Przeworscy Patrioci na terenie naszego miasta rozpoczęła swoją działalność już w 2013 roku z organizowaniem uczestności 69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Od tego czasu na terenie naszego miasta udało się zorganizować setki akcji o charakterze patriotycznym, kresowym, charytatywnym, historycznym i sportowym. W ramach naszej pracy narodowej kształcimy przeworską młodzież, uczymy ich postaw bezinteresownej pomocy, pracy na rzecz osób młodych, a także starszych. Mam przyjemność organizować imprezy charytatywne, a także mówić o potrzebie pomagania rodakom na zapomnianych Kresach Wschodnich. Sytuacja w mieście, jej spadek mieszkańców, brak perspektyw dla młodzieży spowodowało, że nasza organizacja jest jedyną szansą dla młodych mieszkańców, którzy mogą odnaleźć się w wolnym czasie i spełniać swoje zainteresowania. Na zakończenie pragnę przekazać, że nie wyobrażam sobie, abyśmy w naszym małym mieście ze sobą rywalizowali. Pragnę porozumienia i współpracy społecznej, nie dążę do nienawiści, ani nie zachęcam swoich członków do faszyzmu, nazizmu czy przyjawów antyukraińskich. Z poważaniem, powiedzmy, przywódcy patrioci. Dziękuję. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem. Kolejnym etapem naszego dzisiejszego spotkania jest prezentacja przez członków mojej, naszej grupy dla członków i dla przybyłych mieszkańców wydarzeń Rzezi Wołyńskiej, a także tego, czym zajmuje się nasza grupa na co dzień, tym, co stało się moją pasją i także wielu osób z naszej grupy. Życie o codziennością, którą żyjemy, do której dajemy swoje zdrowie, do której przekazujemy swój cały czas. Czas, który wielokrotnie koliduje z naszym życiem prywatnym, obijany jest przez pracę, której wielokrotnie z naszych osób młodych nie ma. W związku z czym uważam, że kilkanaście minut jeszcze warto spędzić na wysłuchaniu naszych członków, opisaniu właśnie sytuacji Rzezi Wołyńskiej, tych ogromnych zdjęć, które mamy do prezentacji dla Państwa. I przede wszystkim przekazania informacji tej, że ukraiński nacjonalizm się coraz większy na terenach dzisiejszej zachodniej Ukrainy i on się coraz bardziej rozrasta. Ten nacjonalizm ukraiński już przejawił się w Polsce, między innymi tutaj dziękuję Michałowi za przybycie z Przemyśla. Pamiętajmy o sytuacji, która miała miejsce rok temu, gdy studenci PWSW w Przemyślu publikowali flagę ukraińską i to nie byli żadni studenci, którzy dostali tą flagę do ręki od jakiegoś tam prowokatora z Rosji. To byli zwłaszcza studenci, którzy są czynnie wspierający jednostki UPA. Pamiętajmy o tym, że w Przemyślu też jest wiele tych dzieciaków, którzy ukraińskich, którzy teraz mają powiązania z tą frakcją powstającego znów nacjonalizmu ukraińskiego. W Rzeszowie też po prezentacji była flag UPA. Ukraińcy coraz bardziej rozpowszechniają się nie tylko jeżeli chodzi o internet, czy tutaj jako osoby młode, ale także przez niszczenie naszej polskiej gospodarki. Tak wyniszczone przez system Unii i całego Zachodu francowatego, tylko przez to, że w naszym mieście, jak już nie powiem o terenie tutaj bardziej na Przemyśl, bo jest sklep, ten, nazwy nie chcę wypowiadać, ale każdy, kto chce, to się dowie po spotkaniu. Sklep, który niszczy polską gospodarkę, niszczy polski przemysł. I ten sklep, który teraz bardziej się rozrasta, już nawet część już chwilę był w Przeworsku, a teraz jest w Łańcucie i w Rzeszowie, także jego właściciel czynnie wspierający banderowców i podczas Majdanu, i podczas codziennych uroczystości, i tej cudzysłowie walki w Donbasie. Walki, dlaczego walki? Dlatego, że sam studiuję na PWSW i gdy widzę studentów, którzy uważają się za wielkich patriotów, którzy na tym swoim VK, czyli naszym polskim Facebooku, tam ich ruskim Facebooku, uważają się za patriotów, prezentują Adolfa Hitlera, na imprezach sobie hajlują, uważają się za patriotów, a co najbardziej zbierają tylko każde euro do każdego euro, żeby tylko dostać kartę Polaka, którą można zakupić sobie w Lwowie, w wysokości od 300 euro do 2000. Zależy kto, jakie ma powiązania i ile może zdobyć. I tą kartę Polaka kupują i albo uciekają na zachód całkiem na tereny Unii Europejskiej, albo zostają z Przemyśla, uciekają na Wrocław tam, żeby tam pozostać, żeby ich najlepiej, żeby do wojska ich nie sprowadzić. Więc ja się pytam, jakiego oni są patriotami. Ja wierzę, że tutaj wszyscy, co jesteśmy, a jest nas grupa 40 osób, myślę, że jeżeli teraz dowiedzielibyśmy się, że
Polski przynajmniej jest atakowany, że ludność mieszkająca w Medyce Polska zostaje mordowana, nie daj Boże, przez Ukraińców, to wierzę, że nasz jeden telefon, nasza tutaj zorganizowana grupa nie wahałaby się tego, żeby zorganizować się szybko i na ten przemyśl pojechać. I ja wierzę, że czym byśmy mogli, to byśmy tam pojechali i za Polskę walczyli. Tam by tak było wszędzie na naszej terenie. My mamy charakter, my jesteśmy narodem. I nie jesteśmy ludźmi, którzy uciekają. Nawet jeżeli wyjeżdżają z kraju, to wyjeżdżają tego, bo albo jest brak perspektyw, przepraszam was bardzo, albo jeżeli uciekają za chlebem. Ale nie uciekają dlatego, że są Polakami. I z dumą zawsze będą mówić o Polsce, gdziekolwiek by byli. I doskonale wiem, sami widzicie sytuację, którą miałem miejsce w Szwecji, gdzie Polak zareagował na sytuację, kiedy tam jeden z blogerów szwedzkich chciał uderzyć i szkalował jedną z kobiet szwedzkich, Szwedek, i ten Polak zareagował. I ja wiem, że doskonale każdy Polak na emigrację, sam miałem okazję być emigrantem, wiem, że nasza siła na Zachodzie, gdziekolwiek jesteśmy, nasz potencjał, który nas brzmi, ta siła, którą tutaj my jesteśmy, gdzie przybyliśmy, te wszystkie akcje, które robimy, mają olbrzymi potencjał. I wiem, że jeżeli jedna osoba o nas by się wykruszyła, to każda z nas nam pomoże. Jesteśmy taką jedną wielką rodziną. To też takie przemówienie do najnowszych członków grupy oraz do mieszkańców, którzy przybyli, że nasza grupa jest jedyną ostatnią szansą dla tych mieszkańców. Że jesteśmy szkalowani przez dyrekcję gimnazjum między innymi, to powiem wszystko jawnie i prosto przy kamerze. Jesteśmy szkalowani przez nauczycieli. Dlaczego, typu, co jest takie zdania, jak możesz być grupie faszysty Chorbaczka? Ja jestem faszystą, ja jestem polskim socjalistą, jestem w ONR-ze. Ja nie czuję się faszystą, nie czuję się komunistą, czy nie czuję się tym bardziej Adolfem Hitlerem Przeworskim. I nie życzę sobie, od tego samego momentu powiem, i zawsze będę walczył o to, żeby dobre imię grupy Przeworscy Patrioci było, jest i zawsze będzie, bo jako inicjator tej grupy, można powiedzieć, jako czuję się jako mały taki ojciec tej grupy, nie pozwolę na to, żeby nieważne kto, czy w grupie jest Mateusz od samego początku, czy Michał, czy Kamil, czy dziewczyny, były na mieście szkalowane dlatego, że niosą kurtkę Przeworscy Patrioci i oni w sklepie można było usłyszeć: o, to jest ten faszysta. Nie. I nie pozwolę na to, i zawsze to mówiłem, że nasze czyny pewnego dnia wyjdą, nasze słowa, teraz to co mówię, i nasze czyny będą przejawiać się w coraz większe czyny. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nie będzie naszym ostatnim spotkaniem. Wierzę, że dziękuję tutaj panu radnemu miasta Przeworska, panu Marcinowi Szewczykowi, za przybycie jako jedynemu z władz Przeworska, który przybył. Następne spotkanie też się odbędzie. Mam nadzieję, że na moją prośbę, przepraszam, żądania wobec pani Krzyżanowskiej się spełnią. Taka sobie ta moja nadzieja. Wierzę, że zdanie o przeworskich patriotach po dzisiejszym spotkaniu dzięki nagraniu chłopakom z Club Studio zmieni się. Nagranie będzie publikowane przez was. Wiadomo, ten Facebook to jest zła rzecz, ale jednocześnie dobra rzecz, która publikuje, ma dużą siłę mas mediów. Także ja oddaję głos kolegom. Dziękuję bardzo ze swojej strony. Przepraszam za taką chaotyczność. Tak? Słucham. Chciałem Michał tylko powiedzieć, jako mój młodszy kolega i sąsiad z osiedla, widzę co robisz, jest to naprawdę super, masz poparcie i są teraz moje i zresztą wielu rady w mieście, tylko moja prośba, żeby to poszło gdzieś dalej, żeby to było słyszane większym echem, ja się zapraszam serdecznie na komisję społeczną, ewentualnie na sesję Rady Miasta, gdzie znajdzie się punkt, w którym po prostu wystąpisz, w jakimś telegraficznym skrócie przekażesz to, bo jakby nie patrzeć, pani Maja, z tego co wiem, jest pracownikiem Urzędu Miasta. Mhm. W związku z tym pasowałoby, żebyś po prostu gdzieś szerzej przy. Także nie wstydź się, czuj się zaproszony przeze mnie, przyjść na sesję, czy na komisję, potem na sesję i powiedz o tym, bo naprawdę robicie bardzo, bardzo dużo fenomenalnej roboty i kto tego nie widzi, po prostu jest nie chce widzieć. Także z mojej strony tyle, że bardzo ci dziękuję za to, co robisz i dziękuję bardzo, że przybyli, bo naprawdę chylę czoła. To jest mocne, że dziękuję. Ja chciałbym pokrótce przedstawić działalność naszą, Przeworskich Patriotów. Grupa ta zrzesza ludzi aktywnych społecznie, mieszkających w Przeworsku, a także w okolicznych miejscowościach.
Kształtujemy w sobie poczucie obowiązków patriotycznych, działając w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz wolnościowe. Zależy nam na tym, aby każdy czuł obowiązek wobec swojej ojczyzny, Polski, która jest zbiorem wspólnych przeżyć ludzi żyjących przed nami, obecnie oraz w przyszłości. Abyśmy pozostawili w spadku naszym przyszłym pokoleniom Polskę wolną, silną, nowoczesną, szanującą własną historię i zagwarantowanym jej należnym miejscem w Europie. Nie akceptujemy bezczynności w życiu publicznym. Chcemy zaangażować do działania duże kręgi społeczeństwa. Według nas, mieszkańcy Przeworska nie powinni być tylko dobrze wykształceni, ale również świadomi praw rządzących życiem społecznym i publicznym. Zależy nam również na wszechstronnym rozwoju naszego regionu na płaszczyźnie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Wierzymy w to, że wspólnym działaniem możemy zmienić rzeczywistość na lepsze. Za główne cele naszej działalności postawiliśmy sobie między innymi pielęgnowanie polskości, walka z bezczynnością w życiu publicznym, popularyzacja patriotyzmu w społeczeństwie, wychowanie młodego pokolenia w poczuciu obowiązków wobec państwa i narodu, informowanie o patriotycznych wydarzeniach organizowanych w Przeworsku, a także poza jego granicami, pobudzanie świadomości historycznej, rozpowszechnianie wiedzy na temat żołnierzy podziemia niepodległościowego walczących w latach 1944-56, upowszechnianie dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie demoralizacji w społeczeństwie i popieranie postępowania zgodnego z etyką chrześcijańską, promowanie samorządności, a także wspieranie różnego rodzaju inicjatyw lokalnych, wskazywanie na problemy trapiące miasto oraz przedstawienie propozycji rozwiązań, pomoc Polakom na wschodzie, a zwłaszcza żyjących na byłych kresach II RP. Jako grupa narodowa uczestniczymy w wielu imprezach sportowych organizowanych w naszym mieście i nie tylko. Są to m.in. bieg Tropem Wilczym, bieg mikołajkowy, turniej patriotyczny w Strzyżowie, turniej poświęcony pamięci żołnierzy wyklętych, bieg po Kremówkę, czy nie tak dawno organizowany wspólnie z Przeworskim Kołem Turystyki Rowerowej Leliwa rajd rowerowy szlakiem Armii Krajowej. Do naszych działań zaliczyć możemy również aktywność na Kresach Wschodnich, gdzie pomagamy rodakom, dostarczając im produkty spożywcze, chemiczne oraz odzież. Pamiętamy także o tych, którzy polegli, zapalając im symboliczny znicz. Ponadto odwiedzamy naszych przeworskich kombatantów, pomagając im w codziennych obowiązkach. Ich opowieści z czasów wojny są dla nas, młodych patriotów, dużą dawką wiedzy historycznej. Na zdjęciu major Eugeniusz Kądziołka, żołnierz Powstańczych Sił Zbrojnych, a tutaj Henryk Atymborski, którego mieliśmy zaszczyt gościć w Przeworsku, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Grupa Przeworscy Patrioci uczestniczy także w wielu wykładach tematycznych organizowanych w naszym mieście, a także poza jego granicami. Dzięki nim dowiadujemy się wielu ciekawych faktów na temat żołnierzy wyklętych, okresu komunizmu czy czasów współczesnych. Pomagamy również dzieciom w szpitalach, w domach dziecka, w przedszkolach. Z okazji dnia dziecka składając im w darze słodkie upominki oraz pluszowe zabawki, bo uśmiech dziecka jest najważniejszy. W naszym mieście realizujemy bardzo wiele ciekawych inicjatyw związanych z rocznicami ważnych wydarzeń historycznych, takich jak Krwawa Niedziela na Wołyniu czy wybuch Powstania Warszawskiego. Od 2014 roku jesteśmy związani z Fundacją Niezłomni, dzięki której organizujemy co roku ogólnopolską kwestię na ekshumację i identyfikację żołnierzy wyklętych. Celem tych działań są poszukiwania i identyfikacje genetyczne członków podziemia antykomunistycznego, których ukryte mogiły są rozsiane po całej Polsce. Podsumowując, wiele akcji za nami. Mocno wierzę, że jeszcze wiele przed nami. Jako bardzo aktywna grupa nie chcemy osiąść na laurach. Pragniemy nadal działać, pracować dla narodu, dla kraju. Bowiem jak mówił wielki Polak Jan Paweł II, ojczyzna jest wielkim skarbem, który zyskujemy już przy narodzinach i powinniśmy o nią dbać przez całe nasze życie. Dlatego mocno wierzę, iż nasze wysiłki nie pójdą na marne, a wręcz przeciwnie, zostaną dostrzeżone przez innych jako pozytywne. I zachęcam Państwa do współpracy z nami, najaktywniejszą grupą w regionie Przeworscy Patrioci. Dziękuję.